Hity lat 80. i 90. serwowane przez DJ-a i pokaz fajerwerków. Tak zapowiada się zabawa sylwestrowa w Głogowie, która w tym roku odbędzie się pod zamkiem. A jak głogowianie zamierzają spędzić ostatni w tym roku wieczór? W tym roku spędzam w domu z rodziną. Ja spędzam Sylwestra z chłopakiem. W Głogowie czy gdzieś wyjeżdżasz? Wyjeżdżam. W Zakopanem. Z wnukami. Z wnukami, ponieważ rodzice idą się pobawić, więc my podjęliśmy się opieki nad nimi. W tym roku wybieramy się na salę. Na salę? Jaką salę? Na wioskę. Tak, na takiej sali. Czyli zorganizowana impreza? Tak. W domu z rodziną. Wszyscy ci, którzy zostaną w domu, mogą skorzystać z atrakcji sylwestrowych przygotowanych przez miasto. Sylwester planujemy rozpocząć o godzinie 22:00. Będzie prowadzony przez DJ-a i dwie wokalistki. O 23:00 zespół sześcioosobowy będzie grał muzykę na żywo lat 80., 90. i gwiazdy zagraniczne. O północy będzie pokaz fajerwerków. Noworoczne życzenia mieszkańcom złoży prezydent Głogowa. W tym roku impreza sylwestrowa odbędzie się pod zamkiem, a nie jak przez ostatnie lata na Starówce. Rynek będziemy mieli zajęty lodowiskiem. Bulwar Nadodrzański jeszcze nie jest gotowy. Jak będziemy mieli bulwar w przyszłym roku, to uzyskamy naprawdę duże miejsce do takich wydarzeń. Dziś musimy poradzić sobie inaczej, dlatego wracamy pod to miejsce dawne, sprawdzone, pod zamek i amfiteatr. W amfiteatrze pod zamkiem odbędą się także dwie kolejne duże imprezy, czyli coroczny noworoczny marszobieg oraz orszak trzech króli.